serdecznie w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców stycznia i lutego. Ja wiem, że to są bardzo spóźnieni ulubieńcy, natomiast to jest mój drugi filmik, także nie dziwcie się. Muszę się jakoś wprawić w nagrywanie i mam nadzieję, że zachęcę Was dzisiaj moim filmikiem albo pokażę Wam coś, co Wam się może przyda, może spodoba. Także zapraszam. Pierwszym produktem, który chciałam Wam pokazać, który w ostatnich miesiącach zawładnął moją skórą twarzy, jest to żel Eva Clar, który na pewno już każdy z Was zna, kojarzy, czy tam słyszał o nim. Jest to fantastyczny żel do skóry mieszanej bądź tłustej, który naprawdę oczyszcza fenomenalnie moim zdaniem. Zabiera nam cały sebum z twarzy, oczyszcza pory, nie ściąga, nie wysusza. Po nim skóra jest taka, powiedziałabym, delikatna, oczyszczona i świeża. Ja go stosuję tylko raz dziennie wieczorem do oczyszczania twarzy. Jest bez alkoholu, bez parabenów, bez mydła, bez barwników. Generalnie jest bezzapachowy, chociaż ja tam wyczuwam taki zapach bardziej, powiedziałabym, apteczny. Jeżeli taki zapach w ogóle istnieje. W każdym razie ja wyczułam tam taki lekki zapach. Natomiast no, jest to bardzo fajny żel, jeżeli naprawdę macie problem z przetłuszczającą się skórą. Nie polecam go może osobom o skórze suchej, ponieważ on może za bardzo Wam tą skórę jakby wysuszyć, bo jest jednak troszeczkę silny, jeżeli chodzi o skórę mieszaną. Dlatego myślę, że w skórze suchej na pewno by się nie sprawdził. Chociaż może się mylę, nie mam pojęcia. W każdym razie oczyszcza, wygładza, oczyszcza sebum, nie zatyka porów i jest naprawdę świetnym żelem. Nie pamiętam, jakiej cenie był, chyba około 30 zł. Ja go kupiłam na promocji, bo często w Superfarmie są promocje na ten żel, także Wam go serdecznie polecam. Kolejnym produktem, właściwie bratem czy tam siostrą Eva Clara, był Eva Clar K. Eva Clar K, który ja używam już od ogólnie 3 miesięcy. Myślę, że zrobię oddzielny filmik na temat tego produktu, ponieważ on uratował mi moje pozapychane pory, po prostu ociekające tłuszcze, sebum zatykające, wiem, że to okropnie brzmi, ale no tak to muszę ująć. Ponieważ mój właśnie, moja broda, nos i czoło to zawsze był odwieczny problem. Po prostu pełno wągrów, pełno tutaj takich grudek malutkich, pozatykanych, jakieś grudki, na czole ogólnie pełno jakichś takich, wiecie, zaczerwienień, takich małych takich zmian. I ten Eva Clar pomógł mi w tym po prostu fenomenalnie. On ma w sobie retinol, który ma nam oczyścić właśnie skórę z sebum, zapobiegać powstawaniu nowych zaskórników oraz generalnie niwelować pory. Ma też kwas linolowy, który ma zapobiegać gromadzeniu się sebum w porach i robi to moim zdaniem fantastycznie, ponieważ gdy stosuję go na noc, bo ja go stosuję tylko raz dziennie na noc, gdy rano wstaję i gdy zmywam oczywiście resztę produktów z twarzy, ogólnie mam jakby, wiecie, niepozapychane nic. Widzę, że skóra jest naprawdę świeża, oczyszczona i na taką skórę można nakładać makijaż. Także jestem z tego kremu niesamowicie zadowolona, nie podrażnił mnie. Do wszystkich skór mieszanych, tłustych polecam, nie wiem jak będzie z suchą. Natomiast no, jest to fantastyczny produkt, bardzo, bardzo lubię. Kolejnym produktem będzie Fluid SPF 50+. To jest marka Uriage. Ja wam może tak pokażę. O, w każdym razie jest to fluid przeciwsłoneczny do skóry trądzikowej, do cery tłustej. Ogólnie on jest oczywiście biały, to nie jest fluid, który nadaje nam kolor. Ja wam go może pokażę. O, to jest coś, konsystencja bardzo, bardzo, bardzo wodnista. Zobaczcie, ja nałożyłam troszeczkę, ale po prostu jestem w stanie wysmarować tym całą rękę. O. I muszę wam powiedzieć, że tak, po pierwsze on nam troszeczkę bieli twarz, ale to jest tylko takie bielenie na chwilę. To nie jest tak, że nałożycie sobie ten krem i już macie do końca w ogóle, do końca wieczora bladą twarz. Nie, to jest takie bielenie na chwilę, on jak się wsiąknie, to oczywiście ta biel znika. Jest bardzo wodnisty, no i ma lekki zapach. Ma zapach, chociaż jest hipoalergiczny, a hipoalergiczne kosmetyki teoretycznie nie powinny mieć zapachu. Natomiast ma lekki zapach, jest bardzo wodnisty. Ale myślę, że taki, wiecie, dobry SPF, oczywiście ja zawsze używam SPF, ja jestem ogólnie bladziołem
I zawsze używam SPF i używam 50, chociaż wiem, że to jest ogólnie dużo, jeżeli chodzi na zimę. Natomiast ja jednak wolę być pod ochroną. Tu jest filtr UVB i UVA, także bardzo, bardzo dobrze, że są te dwa filtry, a nie jest tylko praktycznie jeden, bo to też ma duże znaczenie. Jest bez żadnych parabenów, nie zabiera parafiny i co najważniejsze, nie waży się pod podkładem, bo to też zawsze mnie, wiecie, martwiło, żeby mój filtr nie sprawił, że moja skóra będzie tłusta, że będzie się świecić, że będę, wiecie, blada, biała i że mój podkład oczywiście będzie zważony cały. Także ten krem jest ogólnie właśnie bardzo fajny, ponieważ on tego nie robi. Nie waży się na nim podkład, skóra się nie świeci, ponieważ on też jest ogólnie matującym kremem i więc jest ogólnie moim wielkim, wielkim faworytem. Nie będę Wam tutaj mówić może jeszcze więcej, oczywiście podam Wam wszystkie informacje na dole i sobie sami zobaczycie, ale naprawdę polecam Wam ten krem. Skóra mieszana, tłusta, ogólnie skóra trądzikowa, fantastyczny krem, naprawdę. Jeżeli szukacie jakiegoś, on ogólnie kosztował dosyć dużo, bo on kosztował około 50 zł za 50 ml, ale jest bardzo wydajny, ponieważ jest naprawdę wodnistym kremem i starczy tylko dosłownie troszeczkę, żeby całą twarz i całą szyję nawet nim wysmarować. Także bardzo Wam go polecam. Krem Uriage SPF 50+. Kolejnym produktem jest peeling morelowy z aloe verde. Tu już jest na przykład taka reszteczka, ale jest to fantastyczny peeling o pięknym zapachu. Naprawdę zapach jest po prostu cudowny. Jest on moim zdaniem troszeczkę taki mocny. Natomiast jeżeli chcę sobie zrobić taki większy peeling, taki bardziej dogłębny, to wtedy właśnie używam tego aloe verde. Moim zdaniem peeling jak peeling, ale ten jest po prostu bardzo fajny. Ma 50 ml, dostępny w drogeriach DM. Nie pamiętam naprawdę za ile, ponieważ już go mam bardzo długo. I właśnie ostatnio stwierdziłam, że będę go zużywać. I ponownie do niego wróciłam i przekonałam się, że jest bardzo fajny. Bardzo ładnie mi tą skórę oczyszcza, nie podrażnia mnie. No i co mogę dodać więcej? Ma peeling jak peeling, także też bardzo fajny. I ostatnie trzy produkty. Produkt do włosów. Szybko po prostu powiem o nim, wspomnę tylko tak naprawdę. To jest odżywka z Gliskóra. I to jest ta odżywka z 7 olejami. 7 olejów, redukuje rozwarstwianie się końcówek aż do 90% i ułatwia rozczesywanie. Z tym zgodzę się po prostu w 100%. Ja włosy moje kręcone, gęste, no dzisiaj akurat spięte, ponieważ nie chciałam, dzisiaj siedzę sobie ogólnie w domu, także nie chciałam to, wiecie, robić pięknej fryzury, tylko po prostu tak jak siedzę, tak siedzę. Ale tak, po umyciu tym produktem moje włosy są po pierwsze miłe w dotyku, takie naprawdę, wiecie, jakby przejadę po włosach, to czuję taką miękkość. Po drugie, rozczesują się, co jest u mnie w ogóle wow. Moje włosy naprawdę mają ciężko, żeby się tak po prostu rozczesać. No, a po tym produkcie jest naprawdę fajnie, jeżeli o to chodzi. No i końcówki. Końcówki, oczywiście rozwojoną końcówkę nie da się tak jakby, wiecie, z powrotem skleić. Natomiast widać poprawy w tych końcówkach, że już nie rozwarstwiają się w ten sposób i już nie wyglądają tak jak taka miotła. No, sorry. Nie wyglądają, że taka miotła. No i tak muszę podciąć trochę, no bo po prostu idzie teraz wiosna i ja zawsze na wiosnę podcinam. Natomiast ja go zawsze trzymam tak z 5 minut, 10 na włosach, no zależy ile mam czasu. Zmywam, wiadomo, daję ręcznie, rozczesuję i czuję, że po prostu moje włosy są naprawdę nawilżone, mięciutkie. To jest taka, powiedziałabym, odżywka na chwilkę, tak? Że jeżeli się spieszycie, nakładacie na chwilę i ona naprawdę już po chwili daje dobre rezultaty. Także zachęcam Was do kupna tej odżywki. Nie jest ona jakaś mega droga, kosztuje około 12 czy 13 zł. Dostaniecie ją w każdych Rossmanach, Superfarmach, Naturach i wszystkich innych Hebe. Także polecam. I ostatnie moje dwa produkty. To będzie duet z The Body Shopu. Masełko i żel. Jest to ogólnie zapach. Teraz w ogóle fajnie, bo nie mam zapachu. Jest to zapach granata? Kurczę, wiecie co? Jejku, nie mam pojęcia, co to jest za zapach. Ale generalnie on pachnie pięknie, nie wiem. Po prostu teraz mi jakoś z głowy wyleciało, bo po prostu to jest w ogóle ten. W ogóle nie mam pojęcia, co to jest za zapach. O kurde. Teraz Wam powiem normalnie. Dobra, chyba. Nie wiem. W każdym razie napiszę Wam, jaki to jest zapach, ponieważ normalnie mi z głowy wyleciał.
Dobra, nie chcę was tutaj oszukiwać, co to za zapach. Może wy mi jakoś powiecie, kto mnie widział, ktokolwiek wie, co to za zapach jest. No, w każdym razie to są produkty, które sprawiają, że pod prysznicem czuję się po prostu jakbym była w jakiejś, nie wiem, po prostu... po prostu pięknie pachnie. Naprawdę ten zapach utrzymuje się bardzo długo na skórze, o dziwo. Jeżeli chodzi o żel, to gdy wychodzimy z prysznica, dalej ten żel czuć. Jest on bardzo gęsty, dlatego jest też bardzo wydajnym żelem. Ja go kupiłam na promocji, gdy była tam chyba 12 zł za żel i chyba 39 za masło, czy 29, już nie pamiętam. I masło, jak widzicie, już mi się kończy. Niestety, będę musiała zaopatrzyć się w nowe. No a on pójdzie do projektu Denko. Także bardzo, bardzo fajne masełko, bardzo fajny żel. Nawilżenie po prostu w 100% dzięki tym dwoma produktom. Także bardzo Wam polecam ogólnie produkty z The Body Shopu. Ja uwielbiam. Uwielbiam serum z The Body Shopu. Uwielbiam po prostu większość tamtych rzeczy. Ale jeżeli chodzi o masełka i te żele pod prysznic są fenomenalne. Naprawdę, bardzo Wam polecam. Na pewno znacie, tylko naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć Wam, co to jest teraz za zapach. No przypatrzcie się. Do czego to jest w ogóle podobne? Dobra, w każdym razie, no. W każdym razie jeszcze jeden produkt, który chciałam Wam pokazać, tak szybko wspomnieć, jest to maseczka z Bielendy. Jest to maska algowa do twarzy z glinką gazul. Wygląda ona w ten sposób. Jest jej tutaj 190 gram. Ja kupiłam ją troszkę taniej, ponieważ jeżeli ktoś tam studiuje kosmetologię, tak jak w moim przypadku, to zawsze ma jakieś tam zniżki na produkty. I ta maseczka kosztowała mnie bodajże 30-40 zł. To ogólnie jest troszkę droższa. Czy 30? Nie wiem. W każdym razie tutaj jest miareczka. Wsypujemy sobie takie miareczki dwie do jakiejś miseczki i trzy miareczki wody mineralnej. Miareczki. Mieszamy i mamy piękną maseczkę algową na twarzy, którą trzymamy około 20 minut. Gdy ją ściągamy, nasza skóra jest po prostu nawilżona, gładziutka. No i jak to mają algi do siebie, jest po prostu taka miła w dotyku i jest naprawdę głęboko nawilżona. Także... No tak tylko szybko Wam chciałam wspomnieć, bo właśnie widzę, że mi czas ucieka, a nie chcę, żeby ten filmik trwał wieczność. No, także moi drodzy, wybaczcie za monotonność tego filmiku, ale musicie mi wybaczyć. Muszę się jeszcze tak wprawić w nagrywanie tych filmików. Póki co Was żegnam. No i co? Zapraszam Was do kolejnego filmiku, mam nadzieję, jak najszybciej. Także pa!